witam pana zastępcę wójta gminy Borowka, pana Pawła Zamarka. Witam sekretarza gminy, pana Kazimierza Gruszkę. Witam radnych naszego sołectwa. Witam radnego powiatowego, pana Podorowskiego Krzysztofa. Witam wszystkich państwa. Dziękujemy pani, która będzie protokołowała nasze zebranie wiejskie jako pracownik Urzędu Gminy. Proszę państwa, tematem dzisiejszego zebrania wiejskiego jest przedstawienie planu gospodarczego sołectwa Czaniec na ten rok oraz sprawy bieżące, zapytania i wnioski. Bardzo proszę osoby do Komisji Uchwał i Wniosków, abyśmy mogli zapisać państwa uwagi. Trzy osoby bardzo proszę o zgłaszanie się do Komisji Uchwał i Wniosków. Proszę o propozycję. Ewentualnie ktoś, jeżeli jest chętny, to proszę bardzo, można się samemu zgłosić. Ja mam propozycję, czy panie nauczą się jakieś jedną, jedna, druga i trzecia, żeby ich tylko przeszły. No i brawo. Panie prosimy, żeby je dzisiaj nie obciążać. Zwróciły się już do mnie z tą prośbą, także to przekazuję. Może pani Kasia Kąsiorek zawsze nam pomagała. Jako przewodnicząca koła emerytów i rodziców w Czajcu. Ja dziękuję, bo nie mogę taka z takim kolorem włosów, tam są młodzi. To jest piękny kolor. Ale to najlepiej jest. Ja proponuję za siebie pani już dziś. Więc tak złożymy, żeby. Pani Sołtys, ja dziękuję bardzo, ale proponuję panią Zdzisię. Pani Zdzisia, tak. Też może jako pani Zdzisia, pani Halinka. No i Halinka. Tak, pani Zdzisia, my razem z panem. Pani Halinka, jeszcze jest pan Janusz. Pan Janusz? Sam zostanie, będzie się mu tu nudził. Pod telefonem jest, mogę tak. To nie proszę. Może jeszcze pani się robi. Pani Lucynka też zgłosiła. Lucynka, nie, ja już też zgłosiłam. No to pani Sylwusia, o. Słuchajcie, młodzież. To w której proszę, ja tu jeszcze bardzo proszę. Nie, ja dziękuję. Ale nowy prezes sprawy w Czańcu. Na ulicę Kardynała Karola Wojtyły i będzie to też uliczka
którą rodzice będą mogli sobie zjeżdżać z powrotem na ulicę Kardynała Karola Wojtyły po przywiezieniu dzieci do przedszkola na Górnym Czańcu do Jasia i Małgosi. Ponieważ wjeżdżając w ulicę Podgórską, zostawiając dziecko w przedszkolu, można spokojnie, bez zawracania, będzie zjechać potem tą ulicą Perłową w dół. Rozwiąże to dużo problemów. No i myślę, że będzie w ten sposób służyć nie tylko mieszkańcom tej ulicy, nie tylko problemy z odwodnieniem się nam troszeczkę tutaj zmniejszą. Woda zalewała na ulicy Kardynała i budynki poniżej. Ale będzie także służyć jak do komunikacji dla rodziców dzieci z przedszkola. Postanowiliśmy przeznaczyć też pieniądze na dofinansowanie wykonania drogi ulica Zagonowa w Czańcu pod warunkiem, że dostaniemy pieniądze na tak zwane drogi rolnicze. Więc pieniążki przeznaczyliśmy na tą drogę, wszystkie dokumenty są złożone. Pan Paweł Zemanek monitoruje sprawę, jest to wszystko na dobrej drodze. Najprawdopodobniej dostaniemy pieniążki i droga jako droga rolnicza z dofinansowaniem zewnętrznym zostałaby wykonana łącznie z odwodnieniem, nakładka asfaltowa i odwodnieniem. Więc te dwie drogi byśmy zrobili na gotowo. Oprócz tego, z tego paragrafu drogi i chodniki, będziemy wykonywać jak zwykle utrzymanie bieżącej przejezdności dróg, a więc na łatania asfaltowe w tym roku przeznaczymy 15 tysięcy, na dowóz utwardzanie kamieniem 10 tysięcy i na pracę ciężkim sprzętem, a więc tam, gdzie będzie potrzebna koparka, samochód, żeby wywieźć z czyszczenia rowów czy z jakichś prac niepotrzebny materiał, no to na to będziemy mieć 5 tysięcy złotych. Są to kwoty niższe niż w ubiegłych latach, ale aby wykonać te dwie drogi, musieliśmy te pieniądze obciąć tutaj, no i zobaczymy, jak się sprawy potoczą w ciągu roku. Na razie, na ten dzień jesteśmy po podpisaniu umowy w tym tygodniu na dowóz materiału kamiennego, wygrał przetarg pan Łyczko. Jeżeli chodzi o łatania asfaltowe, no to jak tylko pogoda się zrobi, no to już też na dniach będziemy wchodzić na łatania asfaltowe, ponieważ w niektórych miejscach są bardzo duże ubytki w asfaltach i musimy je uzupełnić dla utrzymania przejezdności. No i to 5 tysięcy pracy ciężkim sprzętem. Wiem, że to nie jest dużo, ale w tym roku wygrało przetarg kółko rolnicze w Czańcu i bardzo się tym cieszę, ponieważ kupili koparkę, mają bardzo dobrego operatora koparki, mają swój sprzęt, który będzie wykorzystany i już rozmawiałam z panem prezesem na ten temat, że no w tym tygodniu mają tyle pracy koparką, że są zajęci, ale już od przyszłego tygodnia już możemy się umawiać na pracę, jeżeli chodzi o sołectwo Czaniec. Więc myślę, że tutaj ta praca będzie bardzo dobrze się układać i będzie owocna. Jeżeli chodzi o następne paragrafy, to jeszcze mamy pieniążki na oświetlenie ulic, projekt budowy punktów świetlnych 10 tysięcy złotych, na stadion sportowy przeznaczyliśmy 20 tysięcy złotych, tam będą musiały być też wykonany remont oświetlenia wokół boiska, ponieważ no, tam nie spełnia to już żadnych norm, są stare obudowy, które no, zagrażają bezpieczeństwu tego obiektu. Na budynek OSP na remont przeznaczamy 5 tysięcy złotych, budynek Domu Kultury 10 tysięcy dokładamy do remontu oświetlenia tutaj na dużej sali Domu Kultury w Czańcu. 20 tysięcy mamy jeszcze przeznaczone na projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola. Łącznie zamykamy się kwotą 260 tysięcy złotych. Więc
Oprócz tego w tym roku pierwszy raz są pieniążki przeznaczone 27 971 zł 91 groszy. Dokładnie tyle, ponieważ to się tam przelicza odpowiednimi algorytmami, jako tak zwany fundusz sołecki. I w tym roku ten fundusz sołecki, to co Państwo przegłosowaliście w ubiegłym roku na zebraniu miejskim, jest przeznaczony na remont sali widowiskowej, tej, na której tutaj siedzicie. Kwestia oświetlenia i podwieszanego sufitu. Natomiast oprócz tego jeszcze są tak zwane pieniądze do dyspozycji sołtysa. To jest niecałe 9 tysięcy złotych, które w trakcie roku mamy możliwość przeznaczyć na drobne rzeczy, które wymagają natychmiastowej interwencji, a nie są potrzebne tutaj przetargi, czyli na przykład zakup jakiejś tam farby do malowania, na przykład poręczy mostu, czy wymianę jakichś desek w moście, czy jeżeli będzie taka potrzeba, to możemy ewentualnie dołożyć tych pieniędzy do zwiększenia na któryś paragraf, jeżeli jakieś nieduże pieniądze będą potrzebne. I są to takie luźniejsze pieniądze, którymi możemy łatwiej gospodarować. Oczywiście wszystkie rachunki przechodzą przez Urząd Gminy w Porąbce i po uzgodnieniu z Urzędem Gminy. Więc takie mamy pieniążki, jeżeli chodzi o te podstawowe sprawy. Natomiast jeszcze są tak zwane zadania wspólne. Są to duże zadania, które tutaj Rada Gminy przeznacza na duże inwestycje i między innymi tutaj mamy 410 tysięcy złotych przeznaczone na przedszkole publiczne Czaniec i to jest na ulicy Kardynała Karola Wojtyły jako termomodernizację. Jeżeli chodzi o te zadania z zadań wspólnych, to tutaj myślę, że potem pan wójt czy pan sekretarz pewne rzeczy nam omówi. Jeżeli Państwo będziecie chcieli jeszcze bliżej się zapoznać z tymi tematami, no i zobaczymy, co się uda załatwić jeszcze, jeżeli chodzi o przedszkole na Dolnym Czańcu, ponieważ tam też prace są potrzebne, dalsze, bardzo duże inwestycje. Panowie starają się o dodatkowe środki zewnętrzne, żeby można było też tam to przedszkole kiedyś zamknąć elewacją, która by już stanowiła tą kropkę nad i, jeżeli chodzi o te sprawy. No myślę, że tak szybciutko to może tyle. Oczywiście może jeszcze wspomnę o tym, że w zadaniach wspólnych oczywiście są też zabezpieczone środki na przydomowe oczyszczanie ścieków. Osoby, które złożyły odpowiednie wnioski, w tym roku już 65 gospodarstw będzie wykonywało przydomowe oczyszczanie ścieków z dofinansowaniem Urzędu Gminy. No i przez następne 3 lata jeszcze tak samo po 65 gospodarstw będzie się mogło starać o wykonanie, o dofinansowanie z Urzędu Gminy wykonywanych przez siebie oczyszczalni przydomowych ścieków i na to jest zapewnione łącznie 400 tysięcy złotych. No myślę, że ja może króciutko tak tyle. Jeżeli Państwo będziecie mieć pytania, panowie ewentualnie, jeżeli będą chcieli coś uzupełnić, no to oczywiście tak. Ja bym jeszcze chciała tylko w tym punkcie wspomnieć, żebyście Państwo nie zapomnieli o tym i żeby potem przyłożyć się dobrze do tematu Funduszu Sołeckiego na następny rok. Żebyście Państwo sobie przemyśleli, co chcecie robić jako Fundusz Sołecki w roku przyszłym, ponieważ do końca września będzie zebranie wiejskie następne, które będzie zatwierdzać zadanie na Fundusz Sołecki na przyszły rok. I Państwo jako osoby, jako komitet, który chce dane zadanie prowadzić, 15 osób, pomyśleć sobie coś i w ramach tych środków na Fundusz Sołecki, więc około 28 tysięcy, tak sobie to popatrzeć, za tyle środków, co byście Państwo mogli zrobić, macie pomysł na coś, co służyłoby społeczeństwu,
uważacie, że byłoby to zasadne, byłoby to dobre. Do września jest troszkę czasu, ale o tym trzeba myśleć, żebyście Państwo byli potem przygotowani, żeby nie było zaskoczenia, że jest taka możliwość, że Państwo nie wiedzieliście, że nie zastanowiliście się, co robić, żeby to było takie przemyślane. Przegłosujecie sobie potem sprawę na zebraniu wiejskim. Przed końcem września zwołamy takie zebranie wiejskie i żeby zadanie na przyszły rok potem ruszyło zgodnie z Państwa oczekiwaniami. To ja może króciutko tyle. Czy Panowie może coś z uzupełnienia? Dziękuję Państwu. Ja może się jeszcze troszkę odniosę do tych naszych wspólnych inwestycji. Mam tu na myśli budynek przedszkola na Górnym Czańcu. Będziemy chcieli powołać odrębną placówkę. Zgłosiliśmy końcem marca się do regionalnych inwestycji terytorialnych z projektem tego modernizacji tego budynku z wymianą źródła ciepła. Zrobiliśmy analizę finansową, audyt energetyczny. W tym momencie jest to właśnie oceniane i czekamy, aż po prostu ten wniosek będzie zatwierdzony, żeby po prostu można było już ten budynek wziąć po prostu z zewnątrz za ten budynek. No i oczywiście za tą kotłownię, za te wszystkie rzeczy. Ale równolegle jeszcze w ramach tego projektu budowlanego rozdzieliliśmy to na dwie części. Będziemy chcieli zaadaptować pomieszczenia pozyskane po prostu od lokatorów na górze na jeden oddział. Będzie to przedszkole trzyoddziałowe. I będziemy sukcesywnie po prostu próbować przebudowywać. Mam nadzieję, że jakoś po prostu będziemy mieli już ostateczny rezultat tej oceny. Normalnie to będziemy mogli po prostu się za to zabrać. Liczę, że jak wszystko dobrze się powiedzie, to już tak w okresie wakacyjnym, jesień będziemy próbowali już coś po prostu tam w tym kierunku robić. Także to z tych inwestycji wspólnych. Wiem, że zawsze jeszcze było pytanie o przedszkole numer jeden na dole, chodzi o tą naszą nieszczęsną elewację. Też jest taka szansa, w sierpniu z programu rozwoju obszarów wiejskich ma ruszyć program. Czekamy tylko na po prostu taką listę, jest to takie rozporządzenie, które enumeratywnie wymienia instytucje, które mogą się dostarczać. Teraz jest pytanie, czy to przedszkole po prostu się tam wpisze. Jeśli to przedszkole nam się tam nie wpisze, będziemy po prostu musieli systemem gospodarczym rok po roku tą elewację w jakiś sposób naprawiać, bo nie ukrywam, że to jest bardzo duży koszt. Przy analizie takiej, którą wykonywaliśmy z inspektorem nadzoru, wyszło nam, że to jest no, mniej więcej 1 000 000 zł, żeby w ramach uzgodnienia z konserwatorem można było to w ten sposób, jaką sobie zażyczył to zrobić. Ja jeszcze się spotkałem w międzyczasie z konserwatorem zabytków. Powiedział, że nam troszkę pomoże w ten sposób, że będzie można te egzemplarze nieszczęsne, które po prostu tam największym zagrożeniem są, wykonać w postaci takich już gotowych produktów, a nie odtwarzanych tak jak niewiele, jak Michał Anioł tak sobie zażyczyli. Natomiast mam nadzieję, że po prostu w tym programie obszarów wiejskich nam się uda ten temat w jakiś sposób dalej poprowadzić. No i te przydomowe oczyszczanie, z tego co widzę, to w Czańcu dosyć dużym zainteresowaniem też się cieszą. Także mam nadzieję, że przez te kolejne lata, jak Państwo będą mieli takie rzeczy, nie mówimy, że nie cały obszar gminy jest objęty aglomeracją, można się o to starać, będziemy to kontynuować. To dofinansowanie jest, myślę, dosyć znaczne, bo to jest prawie do 6 000 zł. Także mam nadzieję, że Państwo będą chcieli też korzystać z tego programu. To tak z tych inwestycji wspólnych. Ile przypada na czas oczyszczania? To znaczy, co rok to jest jakieś podzielone na całe w ramach budżetu to na gminę przypada 65 oczyszczalni przy zachowaniu tego dofinansowania do 6 000 zł. Mam nadzieję, że uda nam się to jeszcze zwiększyć. Liczę na to, bo wiadomo, że z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pozyskujemy około 50%. My to możemy po prostu przeznaczać na kolejne umorzenie, czyli kontynuować po prostu ten program. Jak Rada Gminy się zgodzi, żeby zwiększyć te środki, to wiadomo, że więcej mieszkańców będzie mogło już z tego skorzystać. Na to liczę. Ale nie o to chodzi, ile na czas. Znaczy nie, nie ma. Po prostu jest miesiąc na to, żeby można było po prostu się do tego zgłosić. To było od 1 do ostatniego lutego. Mieszkańcy ci, którzy po prostu mieli już dokumentację, mogli do nas aplikować właśnie.
może ja szybciutko omówię wspólne wnioski z ubiegłego zebrania miejskiego, no i potem przejdziemy już do punktu sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski. Na ubiegłym zebraniu miejskim kilka wniosków to były wnioski, które były kierowane do drogi powiatowe. Chodzi o chodnik praktycznie koło każdej drogi powiatowej. Państwo widzicie konieczność wykonywania chodników i nie dziwi nas to, ponieważ ruch jest tak duży, a zabudowa jest bardzo ścisła, jeżeli chodzi o czaniec, więc wcale nas to nie dziwi, że Państwo monitorujecie o to. No i mamy nadzieję, że po tym jak skończymy kardynała Karola Wojtyły jako nową nakładkę asfaltową i chodnik aż do granicy z Roczynami, a sądzimy, że będzie to na przełomie tego roku i rok przyszły, bo jeżeli chodzi o spisaną umowę, to jest to umowa, która zakłada, że to będzie zadanie wykonane do końca listopada 2017 roku. Więc łącznie z tym, że umowa jeszcze zawiera, że my jako urząd jeszcze poniesiemy koszty modernizacji ulicy Górskiej jako drogi, która łączy też w kierunku Roczyn, w kierunku Andrychowa tam i jest to droga, która zmniejszy natężenie ruchu bezpośrednio na kardynała, więc jest to takie łączne zobowiązanie, więc będzie wchodzić też w rachubę remont tej ulicy Górskiej. Państwo wnioskowaliście o chodniki na ulicy Kościelnej, był to wniosek pana Orawczaka. Ten wniosek się powtarza no, już od kilku lat, bo wniosek z wieloma podpisami złożyliście Państwo już kilka lat temu i zdajemy sobie sprawę, że jest to ważne. Natomiast no, jeżeli zostanie zrobiony ten chodnik, bo wiadomo, że dwa chodniki na jednym sołectwie nie mają szans, żeby być realizowane, więc jak zrobimy kardynała, potem kwestia, czy to będzie chodnik na ulicy Kościelnej. Wiem, że dosyć mocno jest w tej chwili sprawa monitorowana chodnika na ulicy Bukowskiej. I te wnioski tak samo od Państwa od lat już są kierowane. W tej chwili kanalizacja, jeśli chodzi o tą ulicę, jest już do drugiego przystanku zrobiona, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby chodnik przynajmniej na tym odcinku już ruszał też. Z tym, że chodnik, jeżeli chodzi o ulicę Bukowską, to tam są rozpatrywane na wyższym szczeblu kwestie całej ulicy Bukowskiej, też od strony porąbki. Natomiast jak to będzie wyglądać w czasie i jak dostaniemy ewentualnie kiedyś pieniążki i ruszymy z tym zadaniem, no to już ja tutaj się nie będę wypowiadać, ale wiem, że temat jest coraz bliższy realizacji. Więc pierwszy to był chodnik na ulicy Kościelnej jako wniosek. Następny wniosek pan Roman Kaczanowski, wniosek o przejęcie działek, na których nie ma właścicieli, pod drogą gminną ulicą Ważantów. Tam następna działka została notarialnie przejęta. Już zostały dwa maleńkie skraweczki takie, które będą musiały być, znaczy one, ta sprawa jest w toku i te następne dwie maleńkie, ale tam dosłownie chodzi o kilka metrów kwadratowych w tej drodze. Natomiast droga jest faktycznie no już do remontu takiego, żeby utrzymać przejezdność, to trzeba ją podsypać kamieniem, bo droga się już rozjechała praktycznie przez te kwestie, że te sprawy własnościowe się dosyć długo toczyły, a jednak no, kilka budynków jest, że mieszkają na stałe mieszkańcy. I jest kilkanaście działek letniskowych jeszcze w dalszej części drogi, z tym, że tamten dalsza część drogi to już są grunty prywatne, tego nie omawiamy, jeżeli chodzi o ulicę Ważantów. Kubica Maria, wniosek o odnowienie kładki na przekopie. W ubiegłym roku, jak ten wniosek był składany, oczywiście myśmy tam wymienili znowu kilka desek, w najgorszym stanie, które były. Dwa dni temu sprawdziłam, w jakim stanie jest ta kładka na dzień dzisiejszy. Ona wymaga stałego monitorowania, ponieważ
Kładka nie jest naszą własnością. My nie możemy zainwestować pieniędzy na zasadzie, że zrobimy projekt, pozyskamy środki, zrobimy nową kładkę. Tak w zasadzie by trzeba było zrobić, ale ponieważ no, ani tam naszych terenów nie ma, bo po drugiej stronie to nawet skrawka terenów naszego nie ma, wchodzi w grunty prywatne. Po drugiej stronie jest mienie Skarbu Państwa i państwa tureckich, nie wiem jak tam przechodzą granice, więc my możemy najwyżej, żeby dbać o państwa bezpieczeństwo, a państwo no, nie chcecie zamknięcia tej kładki, no to możemy ją na bieżąco remontować o tyle, żeby ona nie stanowiła zagrożenia. Więc pilnować, chodzić, wymieniać to, co jest najnowsze. No i zdajemy sobie sprawę, że to nie jest to, czego byście państwo chcieli, ale przy dzisiejszym stanie prawnym, na dzień dzisiejszy, innej możliwości nie ma. Dalsza sprawa. Pani Jadwiga Szłapa. Wniosek o wykonanie chodnika na odcinku od szkoły podstawowej do remizy strażackiej. Więc dalsza część chodnika, ale już po drugiej stronie drogi. Na dzień dzisiejszy, no to staramy się, żeby przynajmniej po jednej stronie drogi był chodnik. Natomiast kiedy sobie pozwolimy na zrobienie chodników po dwóch stronach drogi, chociaż akurat no tutaj ten teren wiadomo, że część osób wolałaby sobie iść prosto zamiast przechodzić przez przejście dla pieszych, ale to już jest no, troszeczkę luksusu, troszeczkę. Jakby nas było stać, to jak najbardziej. Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma na to żadnej dokumentacji, żebyśmy te środki mogli skądś pozyskać. Wniosek o rozpatrzenie zmiany projektu organizacji ruchu drogowego przy Domu Kultury w Czańcu i Szkole Podstawowej w Czańcu. To jest ta sprawa, że owszem, koło Domu Kultury tutaj jest ruch jednokierunkowy, niemniej dalej widzimy zagrożenie dla dzieci, które wychodzą z budynku Domu Kultury, wychodzą ze szkoły, czy nawet osoby dorosłe, jest tu duży ruch. Z tym, że dopóki się nie skończy okres trwałości projektu, bo to pieniądze, żeśmy dostali zewnętrzne na wykonanie tego zagospodarowania wokół Domu Kultury, to jest okres 7-letni, to nie możemy niestety nic zmienić w tym, co opiewał ten projekt. Więc musimy jeszcze troszeczkę wytrzymać, no a potem będziemy się temu przyglądać, w jaki sposób ewentualnie, w którym miejscu zamknąć ten ruch, czy w jaki sposób to zrobić, żeby to bezpieczeństwo dla dzieci i dorosłych było większe. Kiedy kończy się ten okres? W 2018 roku. Także. Ale ten problem w ogóle dowozu dzieci do szkół to nie jest tylko w Czańcu. To samą cerwujemy w Polonce, w Kobylce, w Ujakowie. Prawda jest taka, że kiedyś wszyscy, można powiedzieć, chodziliśmy pieszo, teraz każdy chce podjechać samochodem i stąd ta cała sprawa. Natomiast tutaj 2018 rok. Mój apel tu byłby taki, żeby rodzice może jednak podjeżdżali z dziećmi od strony hali sportowej. Jest tam wjazd, jest tam miejsce otwarte, tak jak na wybory państwo podjeżdżacie do szkoły podstawowej. I wtedy to dziecko wchodzi sobie przez halę sportową. Jest przecież wejście bezpieczne. Nie wolno. Ja bardzo proszę, żeby jednak nie było takiej propozycji. dlatego, że wszyscy, którzy wjadą nam od strony hali, zablokują wjazd dostawcą, na przykład na stołówkę, tak? Autobusowi, zablokują drogę pożarową, więc tam absolutnie nie ma możliwości wykręcania. Autobus tam musi wjeżdżać, nawracać, parkować, więc to jest naprawdę bardzo niefortunne miejsce do wjeżdżania, zostawiania. A ja muszę z tamtej strony zamknąć wyjście ze szkoły, dlatego że dzieci wybiegałyby nam prosto na bardzo krótko, te kardynałowe były. Lepiej jest jednak, jeżeli wchodzą i wychodzą. No to praktycznie mamy sprawę patową. No i zostaje nam staniecie na parkinga kawałek dalej przez spacerowanie się z dzieckiem. No i tak by było najczęściej. Więc tą sprawę zostawiamy na razie otwartą. Niemniej problem zagrożenia jest i trzeba sobie zdawać z niego sprawę, że to jest zagrożenie. Następnie pan Mirosław Pizner. Wniosek o wykonanie chodnika i oświetlenia na ulicy Zagłębocze aż do ulicy Zielonej. Pan chciał w tej sprawie głos zająć.
Rada Sołecka nie ma takiego zadania, natomiast rozmawiałem z przedstawicielami Tauronu, bo jest taka możliwość, że oni w ramach swoich środków, niektóre miejsca zawodowe punkty świetlne. Miałem spotkanie, jeszcze będę się spotykać w przyszłym tygodniu, chodzi o wykorzystanie już istniejących słup od ulicy Zielonej w kierunku ostatnio wybudowanego budynku. Będziemy się starali, żeby po prostu tam dodatkowe punkty świetlne, przynajmniej na tym istniejącym mają już zabudować. Także to jeśli chodzi o ulicę Zagorniczą. Dziękuję bardzo. Następna sprawa, pan Michałek, remont ulicy Zagonowej, więc jest to ujęty plan gospodarczy. Jeżeli dostaniemy dofinansowanie na drogi rolnicze, to wszystko jest dobrane i będzie zrobione. Pani Bogumiła Błasiak, wniosek o remont elewacji zewnętrznej przedszkola publicznego w Czańcu. To pan Paweł omawiał przed chwilą ten wniosek, że robi starania, aby to było zrobione. Pan Bogdan Tabor, wniosek o budowę. Proszę? O budowę kanalizacji na ulicy Kryształowej. Jeśli chodzi o ulicę Kryształową, również jesteśmy w trakcie zbierania ofert od wykonawców dokumentacji projektowych. Oszacujemy, jakie to są koszty i będziemy podpisywać umowę, żeby po prostu wykonać tą dokumentację projektową. Tam bodajże jest 10 do 15 budynków, które nie zostały ujęte w tamtym zadaniu. Także tu jesteśmy w trakcie. Dziękuję bardzo. Pan Dudziak, wniosek o wykonanie odwodnienia ulicy Dworskiej i zainstalowanie lustra przy wyjeździe z parkingu od strony zachodniej przy cmentarzu. Lustro jest zamontowane, natomiast jeżeli chodzi o kwestię odwodnienia, no jest to rozpatrywane też, natomiast no nie potrafię powiedzieć, czy będziemy w stanie w tym roku to wykonać. Natomiast sprawa jest rozpatrywana. Pan Góra Piotr, wniosek o wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Klonowej. No jeśli chodzi o ten rok, została na Radzie Sołeckiej wybrana do wykonania ulica Perłowa. Więc w tym roku ulicy, na ulicy Klonowej nawierzchni asfaltowej nie wykonamy. Ja może to doprecyzuję, chodziło oczywiście o tą część zamieszkałą w tej ulicy, bo to jest jakieś 170 metrów nie dało. Tak, to znaczy myśmy ją nawet kiedyś zlecili do wykonania kosztorysu. Ona nawet była skosztorysowana. Z tym, że tak było przed ułożeniem kanalizacji, więc żeśmy nie przystąpili do tego tematu. W tej chwili już kanalizacja jest zrobiona. Mogłaby być nawierzchnia asfaltowa położona. Właśnie na tym odcinku, tak jak pan mówi, do ostatniej bramy. Nie jest to długi odcinek, prosty odcinek. No niemniej wymaga środków. I jeżeli by się takie środki pieniężne pokazały, jeżeli by się coś stało, że nie zrobimy czegoś innego, no to jest otwarta sprawa, żeby uaktualnić, spojrzeć na ten kosztorys, który był zrobiony od strony prawnej, go przystosować. I jeżeli będzie taka wola radnych Rady Słoweckiej, zostanie to zatwierdzone, będą środki, możemy ją zrobić. Dalsze wnioski. Góra Piotr, aha, to jest pan. Pani Barbara Górka, wniosek o wykonanie fosy wzdłuż ulicy Dławarki. Rozmawiałam na ten temat w urzędzie też. No tutaj jest kwestia, że tam jest na razie robiony, podłączany wodociąg, z tego co mi tu pan mówił. Nasi mieszkańcy się zwrócili do nas z prośbą o możliwość postawienia wodociągu na działce gminy, bo tam akurat jeśli chodzi o ulicę Łamatkę, jest troszkę problem, tam jest kwestia przeprowadzenia celu postępowania, ponieważ ta droga jest poszatkowana. Mamy owszem działkę wzdłuż góry, natomiast patrząc w kierunku południowym, po prostu są poszatkowane działki, które też wchodzą w drogę. To jest wszystko do regulowania. My oczywiście wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zgodzimy się na posadowienie tego wodociągu, tylko wiadomo, że jak ten prace będą tam postępować, te wykopy są przynajmniej, jak ma takie warunki, na mniej więcej 1,60 m, więc ta fosa akurat w tym momencie tam, no nie ma szans, żeby ją tam wykonać. Jak ten wodociąg zostanie tam zabudowany, my myślę w trakcie jeszcze spróbujemy coś podziałać w kierunku uregulowania tej sytuacji, to wtedy będzie po prostu można robić, bo ten pas drogowy na chwilę obecną jest po prostu za wąski, żeby można było tam prowadzić pracę prawnie w tym sensie. Pani Szpila Stanisław.
Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem odcinka przy przedszkolu. No, też zasadne, droga gminna nasza, kwestia środków. Także na dzień dzisiejszy wniosek zostaje bez kontynuacji ze względu na brak posiadanych środków na ten wniosek. Następny, pan Kozieł, wniosek o udrożnienie rowów na ulicy Karpackiej razem z ich płytowaniem. To jest no, też wniosek, który jest tak na granicy prawa. Utrzymywany na pewno ruch dalej będzie monitorowany, żeby były przepływy, żeby nie zagrażało to bezpieczeństwu mieszkańców. W ubiegłym roku został ten ruch po raz kolejny wyczyszczony. Natomiast no, na dzień dzisiejszy pieniędzy na płyty, na robienie tego rodzaju inwestycji nie mamy, więc jeżeli się nic nie zmieni, to zostanie bez pieniędzy. Pani Bogumiła Klisowska, wniosek o wykonanie ronda na Krzyżówce, więc to jest wniosek do krajówki, do powiatówki. Nie mamy pana starosty, może by nam przybliżył coś na ten temat, ale owszem, rozmowy są toczone, natomiast konkretów nie możemy na dzień dzisiejszy państwu żadnych powiedzieć, bo no, gdyby pan starosta był, no, to pewno by nam przybliżył jeszcze. Ale nie odpuszczamy, ten temat się przebija i na sesjach, i na komisjach Rady Gminy są toczone rozmowy. Może kiedyś się doczekamy, bo rzeczywiście w godzinach szczytu trudno jest włączyć się w ogóle w ruch w kierunku Bielska. Także jest to bardzo uciążliwa sprawa. Pan Henryk Wysłajek, wniosek o wykonanie ronda na Krzyżówce i skanalizowanie całego sołectwa Czaniec. Więc w części się to pokrywa, ten sam wniosek. No skanalizowanie całego sołectwa Czaniec, no pewnie na to trochę poczekamy. Jest to trudna sprawa, są to olbrzymie pieniądze. Te oczyszczalnie przydomowe załatwią troszkę spraw, natomiast skanalizowanie całego sołectwa, no na dzień dzisiejszy nie widzimy takiej możliwości. Jeżeli coś się zmieni, będziemy państwa informować. Chcielibyśmy też, żeby każdy był podłączony, żeby było przyjemnie, fajnie, czysto, bez problemów, ale no to jest kwestia środków. No z mojej strony to tyle, jeżeli coś będzie do uzupełnienia jeszcze, no to bardzo proszę. I przechodzimy do punktu zapytania i wolnych wniosków. Oddaję państwu głos. Pan Kmieniak. Chodzi o jakiś przychodnik do tego stadionu. Ludzie kochani, jak pan jest jakaś impreza, czy coś, to sam widzą, to musi być dzieci, czy ze szkoły. Ile tych metrów tego chodnika jest do tego stadionu z tej drugiej drogi? To trzeba na siłę zrobić. A nie mówić, że nie ma środków. Jeśli to musi być zrobione. Ile razy, że jak to dzieci młode, jeden drugiego popycha, jedzie pod samochód, bo tam nie ma, ale to ile takie 300 metrów do tego stadionu z tej drogi. To myślcie o tym poważnie, bo to nie są zaraz. A szkoła, to nie szkoła, musi się jeszcze rozwijać do tego, żeby tam wypłynąć. Czy po lewej stronie, czy po prawej, to tam jest tyle miejsca, że masz to się. Z nimi to właśnie. My do powiatu w tej sprawie już monitorowaliśmy, tylko tak jak wcześniej wspominaliśmy. No, powiat koncentruje się w tym momencie na ulicy Kardynała i w sumie nie ma się co dziwić, skoro na dokumentację projektową wydaje się ciężkie pieniądze. W czerwcu, z tego co wiem, ten projekt ma być już oceniany. Także już w czerwcu będziemy mieć jakąś wiedzę na ten temat, czy to w przyszłym roku po prostu będzie realizowane. Dlatego tak jak mówię, no fajnie byłoby wszędzie budować, natomiast no, nie oszukujmy się, wykonanie chodnika od Kardynała w kierunku stadionu z odwodnieniem, bo wiadomo, że tam trzeba tą wodę gdzieś odprowadzić, to na pewno jest, tak szacuje, około 1 000 000 zł. I to nie są jakieś, i to nie jest przesada. Tak to wygląda, z dokumentacją projektową, z nadzorem. Także to są ogromne pieniądze. Chcielibyśmy, tak jak pani Sołtys wcześniej wspominała, bo to nie jest tylko ulica Zagorzowa, tak jak mówiliśmy. Ulica Kościelna i Bukowska, do tych dróg powiatowych my akurat mamy dosyć sporo. Natomiast tak jak mówię, no, są to inni administratorzy. My oczywiście współfinansujemy, bo nie uchylamy się od tego, jeśli powiat ma taką wolę i chęć, żeby nas projektować, to zawsze się do tego przyłączamy. Natomiast sami nie jesteśmy w stanie podjąć takiego zadania. I nie chciałbym państwa oszukiwać po prostu mówię, jak jest. Pan Chodorowski chciał zająć głos?
sprawy powiatowe, więc możliwe, że jeszcze coś jest. Może to, co się pisuje, to już pozwoli uniknąć następnych pytań, więc sytuacja wygląda na dzisiaj w ten sposób, że faktycznie koniec ulicy Kardynała Karola Wojtyły będzie realizowany w roku 2017. Natomiast w środę na Komisji Transportu w powiecie zapadną decyzje dotyczące projektowania przebudowy ulicy Bukowskiej. Dlatego, że będzie złożony wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do programu przebudowy dróg lokalnych i będziemy czekać na decyzję. Myślę, że lata 2017-18. Myślę, że to będzie kompleksowo robione, ale ja robię starania, żeby było od czerwca do porządku, jak to nie jest. Myślę, że mi się uda. Tak, to bardziej, że zabudowa jest więcej czas tej strony, prawda? Natomiast jest jeszcze jedna kwestia Rondla. Tutaj w tej chwili są zaangażowani parlamentarzyści już w tą kwestię i będzie to rozstrzygane w tym roku na poziomie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, oddziału. I mam nadzieję, ponieważ niektórzy spośród nich wpisywali to do swoich programów wyborczych, że to będzie do końca kadencji teraz zrealizowane. Trudno mi w tej chwili dzisiaj powiedzieć coś więcej na temat tego, jak to będzie przebiegało czasowo. Między innymi dlatego, że stary rząd pozostawił po sobie programy krajowe na kwotę opiewającą o wiele, wiele dziesiątek miliardów więcej niż było w budżecie. Teraz jest poszukiwanie środków, czy też wyłonienie priorytetów do dalszych działań. Także myślę, że jeśli chodzi o kwestię dróg krajowych, to tyle. I tutaj była kwestia chodnika dostępnego. Na razie nie chcę stworzyć jakiejś iluzji, prawda? Możliwość finansowania tego przez powiat istnieje tylko wtedy, w zasadzie na dzisiaj, jeżeli to będzie montaż finansowy, który będzie opiewał na przebudowę całej drogi. Także na razie to nie jest priorytetem. W tej chwili na dzisiaj nic więcej na ten temat powiedzieć. Także podobnie jak pan mówił, nie chcę po prostu stworzyć jakichś iluzji czy nadmiernych nadziei rozwiązać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan Robert, proszę. Ja chciałem zapytać się o tej drogi ulicy Wesołej, bo tam w zeszłym roku miał być remont i nie został zrobiony. Ja tam do dziur żerwyki nałożyłem, kamienie takie drobne tego, bo to się droga łamie, głupie się, bo tam nałożyli do Radka na tę Radkę i Kazimierza tam na dziadkę mówili. I tu z dołu, z orkiestrami zleków, co to robili. Tam 200 samolotów przywieźli ziemi, takimi kamerami zwozili. Z góry na dół jest droga ostra, droga popękana. I stały się tam przyjrzeć tym, żeby to zapobiegać, zremontować tę drogę, bo to będzie coraz gorzej. Jedyna sprawa, a druga sprawa jeszcze odnośnie tego ruchu tutaj na ulicy Kardynała Wojtyły. Rano czy południe czy wieczór nie ma policji, nie ma nikogo, żeby ktoś gdzieś kogoś zatrzymał. Bo już wymuszają na naszego, co tam jeżdżą, jednogręcznie w centrum się nabijają. A tu jeżdżą po 8 miesiąc, ponad 8 miesięcy. I żeby ta policja jeździła, no bo to jest masakra. Jeśli chodzi o działania policji, my również monitorujemy tę sprawę, zgłaszamy i szczerze przyznam, że znaczy policja tutaj wykonuje swoją pracę. Ja przynajmniej 2-3 razy w miesiącu jestem tutaj kontrolowany, nie wiem jak Państwo, Państwo też się pracują. Tak samo tu przy krzyżowcach w rejonie Przekupy też są patrole i sprawdzają. No, możemy oczywiście podobać, ale przestrzeń kontrolę, natomiast no, to też jest kwestia kontroli kierowców. Może kontrolę tu na odcisku, tu na odcisku. Znaczy faktycznie pan może tego tak nie widzi, bo oni przeważnie stoją albo przy strażnicy, albo przed cmentarzem, albo ewentualnie tutaj na dole koło płynówki, więc może pan ich akurat nie widzi, ale jak najbardziej oczywiście kontrole powinny być. Jeśli chodzi o remont, jeśli jeszcze zaraz króciutko, no ulica Wesoła w ubiegłym roku nie była remontowana, 2 lata temu była podłatana, jest bardzo wąziutka faktycznie, no jest problem, bo ona się, no rozchodzi się. Bardzo, bardzo
wąski asfalt, jeden chyba z najwęższych na terenie Czańca. I na pewno wymaga poprawy. Tam pan się zgłaszał, proszę proszę o nazwisko, żeby zapisać. Mówicie państwo, że nie macie pieniędzy, środków i tak dalej. Praktycznie na każde takie, no, przepraszam, bardzo to, dużo robicie, ale potrzeby są jeszcze większe. Nie? Ja państwu powiem, gdzie są pieniądze. To, gdzie są pieniądze? A nawet to trzeba zlikwidować, tą ustawę. Ustawa o ochronie przyrody. I obywatelowi polskiemu na własnej działce praktycznie nic nie wolno. Nic nie wolno. Obywatel idzie, kupuje drzewko, sadzi, pielęgnuje, podlewa, obcina gałęzie. Drzewko rośnie i drzewo jest większe. I dalej podlewa, pielęgnuje, obciął gałąź. I jakiś i następny obywatel polski, co nic nie robi, drzewa mu rosną, jak tutaj, o tutaj, w tej modrzewie, wysokie. Ja lubię drzewa. To piękne drzewa, wszystko, no nie tylko z tym, że te drzewa, według mnie, ja mogę się mylić. Te drzewa, modrzewie, zagrażają zdrowiu i życiu obywateli. Bo jak jeszcze więcej urosną i troszeczkę wiatru i może się zwadzić na przykład na niepełnosprawnego, albo w ogóle na mnie, na pani, nie? I tu nie ma przepisu, żeby to kara, więzienie. A taki obywatel, co powtarzam się, dba, pielęgnuje i obecnie słągałeś. I jest przepis, że idzie kara. Nie wiadomo, nie wiem jaka, ale na pewno kara. Bo czytam w internecie. W internecie są różne, od grubości takiej, siakiej. W telewizji u nas, w polskiej telewizji, widzi się, jacyś to nieszczęśnicy idą do więzienia za to, że jakieś drzewko wyrwał za to. I tak. Po pierwsze to, ten obywatel płaci karę, jak nie zapłaci, to kryminał. I gnije z kryminalem. I co to za ustawa? Kto tą ustawę? Kto tą ustawę, pytam się, ustalał, to w każdym razie mój wniosek na posesji właściciel ma prawo to ciąć, Jeżeli mogę, to może już pomogę. Rozumiem. To znaczy tak, jeśli chodzi o ustawodawstwo, oczywiście ustawy tworzy Sejm, więc posłowie tworzą ustawy. Natomiast jeżeli istniejący na dzień dzisiejszy jest stan prawny, drzewa owocowe możemy ścinać według swojego uznania, na nie nie trzeba żadnego zezwolenia. Jeżeli chodzi o innego rodzaju drzewa, to trzeba wystąpić o zezwolenie na wycinkę i jeżeli zmieniło się w tej chwili prawo, od tego roku jest znowu zmiana i nie chciałabym, mogę się o jakiś centymetr pomylić, chyba 31 czy 32 centymetry średnicy u ziemi, jeżeli ma drzewo, to już powyżej, znaczy to już trzeba na niego zezwolenie. Natomiast jeżeli mniej, bo przedtem było w poprzednich latach do 10 lat, jeżeli drzewo miało, to można by było wyciąć bez zezwolenia. Jeżeli było starsze niż 10 lat, trzeba było zezwolenie. Natomiast od tego roku, od wiosny, któryś tam, od jakiegoś tam terminu, jest nowa ustawa i bierze się pod uwagę tylko średnicę dnia
u ziemi. Więc jeżeli to drzewko, to już jest takie drzewko, no, które ma tą średnicę tych 30, nie wiem, jeden. Przepraszam, ja teraz pani pomogę. To, co pani mówi, to są bzdury, to są bzdury. Niepotrzebne, czy takie. Ja mówię, żeby to w całości wyrzucić, bo to są tak środki, ludzie do tego i to w ogóle nie jest potrzebne nikogo. W ogóle to żeby nie jest potrzebne, żeby tą ustawę w ogóle wyrzucić. Napisać do para artystów, na wspaniałe. Do Sejmu, Ale pani mnie nie reprezentuje, proszę pani, żeby mnie i tutaj to nasze, żeby nas pani reprezentowała, żeby pani pismo do Sejmu, do wszystkich władz, to żeby to zlikwidować, bo to jest to niczego nie jest niepotrzebne, a państwo mówią, że a to są pieniądze, to są nasze pieniądze, bo ludzie przy tym no wzdurne rzeczy to rzesza ludzi do kto z państwa jeszcze chce głos? Proszę tutaj. Dzień dobry, ja się nazywam Marian Szpila, jestem mieszkańcem ulicy Kasztanowej. To jest taka malutka uliczka, która odchodzi od ulicy Królewskiej. Na tej ulicy dość wzmożony ruch samochodów ciężarowych w czasie budowy kanalizacji. Powiedzmy sobie, że nawierzchnia gruntowa została tam zniszczona. I mam taki wniosek, żeby na części zamieszkałej, to jest gdzieś około 100 metrów bieżących, zrobić asfalt w najbliższym czasie, kiedy to będzie możliwe. Czyli myślę tu o latach przyszłych, czyli gdzieś 2017. Natomiast teraz w ramach posiadanych możliwości pieniążków jakoś, że tak powiem, przesypać to kamieniem czy czymkolwiek, żebyśmy mogli tam w miarę eksplodować na tej ulicy. Bo jeżeli jest ciepło, jest okej, bo jakoś ta droga wygląda. Natomiast tak dzisiaj no jest tragedia. Naprawdę suchą stopą praktycznie nie można przejść po tej ulicy. A jest to nieduży odcinek jest praktycznie. Także zwracam się z bardzo dużą prośbą do państwa. Dziękuję. Zapisujemy jako wniosek. Faktycznie droga jest w złym stanie i no, musi być poprawiona. Służyła wszystkim w czasie budowy kanalizacji, bo tamten ciężki sprzęt tamtędy jeździ. Tu pan się zgłasza, proszę. Mieszkam 8 lat i jest tam ciągle drogę motorową. Przed kanalizacją, bo mówią, że będzie kanalizacja, będzie ta droga mała. Jest utarzona, ale po asfalt. Nie wiemy w tej chwili o asfalcie, bo ta ulica Kosowa, to czy wie, czy to jest ulica? Wiem. Z ulicą Krokusów potem tam na czasie. Najgorsze z tych części. Spoświeżdżać. Wszystkie samochody między płytami państwa przejeżdżają na stronę. Jestem po prostu. I w tej chwili. Bo zimie, jak się nazywa, że mamy kanalizację, ta droga jest. Tak, szukam. Tylko my uzgadniamy, bo państwo chcą dobrze skojarzyć, która ta droga i podpowiadamy sobie, że to tam, gdzie kole podzieli, była na droga. Tam leżą takie panie, które nie mogą jeszcze rzucone przez ich osoby. I które się nie da. Pora nic dla zrobiona, coś przewąbowne. Wykonawcy jeździ. W tej chwili po zimie praktycznie dla osobowych samochodów w ulicach Kosowa jest tylko przejezdna od ulicy Kościelnej, to się tam oczywiście do po prostu do zapłonu. Ale ja jadę do Bielska, ja do domu nie mogę dojechać, bo już zrobiły się dziury na 20 cm. Tak jest sucho, przejedzie się, oczywiście nie da się tak przejechać, żeby nie patrzeć. Bo to jest rano lepsze. Dzisiaj, jak ktoś pojechał, to jest... To
Znaczy faktycznie, ja przyjeżdżałam tamtędy no, 2 tygodnie temu i jest to praktycznie w tym miejscu droga praktycznie nieprzejezdna. Więc owszem, można wjechać od strony ulicy Kościelnej, jak pan mówi, natomiast no, te drogi asfaltowe, które są ulica Kreta, ulica Kompaliowa, fajne asfaltowe i jest i to kawałeczek do pana domu i jest ten też nie drugi odcinek, który no, nie jest się w stanie za bardzo przejechać, bo rzeczywiście... No nie tak, jest tak. I dużo sobie po prostu dłubi. Padł tam w te dziurę, bo nie wiem, przetagarnił się. Ja już obierzę, znaczy nie mam w koło jeździć, a było mówione, że jak zrobię kanalizację, to może kiedyś będzie asfalt. Pan no, to ten wiem, ale żeby to w ogóle się przejechał. No to, no to jak jest tak, to że tam ludzie nie jeździli, to wystarczy mi taki produkt. Ona jest, nie jest niepotrzebna ani słyszacza, bo nie są w stanie tam wjechać. Do tego doszło. Bardzo piękne przodka i bardzo prosimy o chociażby zasypanie tych dziur, bo tą drogą przejeżdżają służby socjalne, śmieciarki, pająki pogotowia. Tamtędy przejeżdża codziennie autobus PKS, który wozi od sąsiadów 2 synów niepełnosprawnych. Pada, po prostu pada i z trudem wyjeżdża z tych dziur. Ja pani mówię, że 2 tygodnie będę miała teraz 100% większe dziury. Nie ma dzieci większe dziury. Bo tam sprawdzi, takich rodzin nie chcę. I w związku jeszcze z ulicą Kosową prosiłabym o zainstalowanie na tym głównym słupie lampy, która oświetliłaby cały ten obszar. Ponieważ ja wracam do domu z latarką w ręku, mamy 21 wiek, żeby nie powpadać do tych dziur, to ja omijam te dziury i idę z latarką. Jedna rada właśnie przy tym rozjeździe przydała, bo czy pan państwa przed tym mówię? Między ulicą Kosową, Krokusów i tą naszą krew. Bardzo proszę. Tak, zapisujemy to jako wniosek, natomiast pani Maria Miklasz jako pracownik energetyki emerytowany już, co prawda, dopytuje tylko o który słuch dokładnie chodzi. Ja tak powiem. Pani radna, pani Maria Miklasz. Dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o przywrócenie przejezdności, oczywiście nie zaczęliśmy jeszcze kamienia na drogi wozić, będziemy wozić go na dniach. Co prawda, nie mamy dużo pieniędzy na ten kamień, ale te dziury, żeby utrzymać przejezdność, postaramy się wszędzie zarzucić. Natomiast no nie będzie to taki komfort, jakbyśmy sobie chcieli zrobić, ale przejezdność, żeby było utrzymać. Zapisujemy to także jako proszę bardzo, kto z państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę. Ja już z panią Wolewską rozmawiałam na temat tego przejścia przy pani Gruglowej. No bo tam jest tak strasznie niebezpiecznie. Przez te drzewa jest zagrożenie ogromne. Te samochody z góry, które jadą, to po prostu no, nie zdążają nawet na. Już pani odpowie, bo akurat jestem w temacie. W ubiegłym tygodniu mieliśmy misję z przedstawicielami zarządu dróg powiatowych. W tym miejscu właśnie się spotkaliśmy, będą tam przycięcia pielęgnacyjne, bo jak patrzymy w kierunku kościoła, rzeczywiście ta zieleń jest dosyć obfita. Tak, zgadza się. I będzie po prostu przycięcie pielęgnacyjne tych drzew, nie będziemy wycinać, natomiast tak, żeby tą widoczność zachować, przechodząc z tej strony na drugą, będą po prostu te przycięcie zrobione. Żeby te samochody można było zachować. Tak, oczywiście. Proszę panią na nazwisko, pani Walewska. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Ja wniosek daję tak, żeby właściciel posesji w ogrodzie przydomowym miał pełne prawo robić to, co jemu się chce, a nie rzesza urzędników. Trudno mi się naprawdę do tego odnieść. My wykonujemy to, do czego nas obligują przepisy, ustawodawca. Pewne rzeczy też mogą się nam nie podobać. Mi osobiście pewne rzeczy też się mogą nie podobać, natomiast jakieś prawo w tym kraju musi obowiązywać i my jesteśmy od tego, żeby po
prezentować. Nikogo nie, że tak powiem, nie ścigamy. Wszyscy, którzy złożą na nas wnioski, czy obycikle, czy jakikolwiek, są rozpatrywane naprawdę na bieżąco. Ja myślę, że tu nie ma żadnych problemów. Pana, ale za darmo. Nie, ale wy pan o czym mówi, to w czym jest problem? Ja mam sosny i rośnie pod drutami telefonicznymi. I mam problem, to czy mogę obciąć gałąź, żeby to nie zniszczyła tej linii, czy nie mogę? Ja mam 60 lat i ja mam się zastanawiać, czy ja mogę, proszę pana. Wystarczy zadzwonić do nas. Dobra. Ja zadzwonię i ktoś mi powie wolno. A ustawę jest, że nie wolno. I ja karę płacę, potem nie zapłacę do kryminału. No. Jest to możliwe. Ja zadzwonię i ustawę jest inaczej. Inna. My to nie prosimy z kosami, tutaj tylko prosimy, żeby tą ustawę zlikwidować. No to dobra, ale musimy jakaś to... Proszę państwa, ja mogę z jedną osobą. Może nie będziemy dyskutować, tylko proszę następne. Błasia, Rafała. Ja mam takie zapytanie w związku z tym nieszczęsnym tutaj wypadkiem w Bujakowie. Czy jest jakiś monitorowany może odstrzał tych dzikich zwierząt, nie wiem, sarę, dzików? Jeżdżę też właśnie często Bukowską i bardzo mnie cieszy, że tutaj został podjęty już temat projekt zaprojektowania przebudowy, bo każdy wie, że chodnik tam jest bardzo potrzebny, ta droga powinna być doprowadzona do porządku. A często już po stronie Porąckiej właśnie tam przybiegają wataty i dzików, i sarę, nie wiem, no. Jadąc 40 na godzinę po zmierzchu nie jest się w stanie zareagować. Jadąc nawet przepisowo, a już nie mówię o jakiejś większej prędkości. Także pytam, czy ktoś to monitoruje w ogóle? Tak, ten temat dzików już rozpatrywany i na komisję. Przedstawiciele koło łowieckich też zaproszeni. Każde koło łowieckie, które funkcjonuje na naszym terenie, jest bodajże nawet 5 albo 6, bo tak się różnie tam te tereny nie przeplatają. Jeśli się do nas zwracali o ten plan odstrzału, nawet o zwiększenie, zawsze była aprobata, z tego względu rzeczywiście na naszym terenie, można powiedzieć, jest to plaga na chwilę obecną. Nie chciałbym być gołosłowny, nawet około 300 sztuk zostało odstrzelonych, a i tak to jest, można powiedzieć, kropla w morzu tych potrzeb, ponieważ oczywiście no, te zimy jakie są, to wszyscy wiemy i po prostu natury nie da się oszukać, jest ich mnóstwo. Odnośnie tego wypadku, no to rzeczywiście nieszczęście straszne. Jest tam ograniczenie, jest oznakowane, tamte zwierzęta migrują. To nie jest pierwszy wypadek, nie było dużo. W ubiegłym tygodniu też byłem na spotkaniu odnośnie map bezpieczeństwa. Zawnioskowałem, żeby takie miejsca na terenie naszej gminy, nie tylko czy to jest Czernie, czy inne, i na miejscowość, żeby były po prostu pokazane jako te niebezpieczne. Natomiast no, na pewno temat jest. Tak jak mówię, jeśli są prośby o te zwiększenie odstrzałów, takie prośby po prostu są pozytywnie rozpatrywane. Ja chciałam zapytać, czy będą dofinansowania gminy do piecy ekologicznych w domach? Na chwilę obecną czekamy, bo nie ma jeszcze tego. My wnioskowaliśmy, jeśli chodzi o niską emisję do regionalnego. Tych inwestycji terytorialnych, natomiast jeszcze nie ruszył ten piąta oś, jeśli chodzi o ten program. Ruszyło, tak jak wcześniej wspominałem, już projekty termomodernizacyjne. My dwa właśnie zgłosiliśmy, jest to przedszkole w Czańcu i osiedle zdrowia w Kobiernicach. Ta oś ruszyła, natomiast na to czekamy. No, trudno mi powiedzieć, bo tak naprawdę te środki unijne, można powiedzieć, że o dwa lata przynajmniej się przesunęły. Na razie wszystko to tak raczkuje, jest cały czas analiza wszystko od nowa jest znowu rozpatrywana, już są ustalone jakieś zasady. Wszyscy myślą, że jest w porządku, znowu się coś zmienia. Naprawdę sytuacja jest dosyć dynamiczna, ale monitorujemy to, jeśli taka możliwość będzie mieć. Dziękuję.
pytanie pytał o nazwisko zapisane. Tak. Dobrze. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma wnioski? To może przeczytamy te wnioski, które zostały spisane przez Państwa. Panie przeczytają. Ja bardzo głośno czytam, więc nie ma problemu, jeżeli nie potrzebuje. Komisja uchwali wniosków składu członków pani Zdzisława Kolownicka, Wodnik, Bartolarski, Zygmunt, profesora Halina. Wniosek pierwszy, osoba spadająca, pan Chmielniak. Budowa chodnika dla pieszych pod ulicy Kardynała Wojtyły w kierunku stadionu położonego przez ulicy Zagłębicz. Zgadza się? Oczywiście. Wniosek pan Józef Rodak, remont ulicy Wesołej. Wniosek numer 3, pan Józef Rodak. Wzmożenie kontroli ruchu drogowego na ulicy Kardynała Wojtyły poprzez organy policji. Wniosek 4. Pan Henryk Wysłajek. Zmiana ustawodawstwa dotycząca zgody na wycinkę drzew, dotycząca prywatnych posesji. Wniosek 5. Pan Marian Szpilar. Na części użytkowanej przez mieszkańców dotyczące to ulicy Kasztanowej położenie nakładki asfaltowej. Wniosek numer 6. Pan Stasiak. Ale ja jaki inny wniosek tylko dałem? Bo o pani. To, znaczy chodzi o leczenie. Proszę przeczytać, jak to wniosek. Powtarzam. Pan Henryk Wysłajek. Zmiana ustawodawstwa dotycząca zgody na wycinkę drzew dotyczące prywatnych posesji. Nie. Ja właśnie się to. Ja wyraźnie powiedziałem. I w ogrodzie przydomowym, bo ja mogę mieć hektary las i to jest inna sprawa. W doborze, w ogrodach i w ogrodach przydomowych. Nie, tak? Nie, w ogrodach przydomowych. Czyli skreślić prawne. Tak. A ogrodach przydomowych. Dziękuję Państwu bardzo i apeluję, żeby się nad tym planem na przyszły rok